Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej Tata Steel w tym momencie, gdy nagrywam film, dobiegł już końca, ale partie się zachowały i przeanalizujmy sobie kolejną, myślę, że bardzo interesującą, gdyż Fabiano Caruana kontra Magnus Carlsen to zawsze jest emocjonujący pojedynek. Czyli w tym wypadku numer 2 grający białym kolorem, kontra numer 1 na świecie Magnus Carlsen. No, moi drodzy, partia ciekawa, ciekawa. Zapraszam serdecznie. Może nie przedłużajmy już i poróbmy te posunięcia, jakie tutaj wystąpiły na szachownicy. D4, skoczek F6. C4, posunięcie E6, zagrywa Magnus Carlsen, tutaj oczywiście od ruchu białego zależy jaki debiut może powstać, bo na przykład jakbyśmy, dajmy na to, zagrali skoczkiem na C3, co jest naturalną sprawą, to Goniec może zagrać na B4, obrona Nimcowicza byłaby już na szachownicy, no ale też można zagrać D5, Gambit Hetmański i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Tutaj Karuana wybiera ruch G3. No i to jest ciekawe zagranie Gdyż powstaje nam partia katalońska Ciekawostka jest też taka Że Katalonkę wymyślił talta Cover, Nasz polski Szachista, moi drodzy Ciekawa sprawa Tutaj w tym momencie D5 ze strony Mistrza Świata No narzuca się oczywiście Goniec G2, znaczy planem tutaj w ogóle Białych jest to, żeby ten goniec Miał fajny prześwit tutaj Po diagonali, no i aby uderzał przede wszystkim w Pionka D5, aczkolwiek tutaj teoria jest tak rozbudowana, jest tyle fajnych zagrań, że naprawdę ciężko mi powiedzieć, co jest tutaj w danym momencie tak naprawdę dobre. Myślę, że warto po prostu normalnie wyprowadzać figury i e, kontrolować i patrzeć, co tutaj się może na szachownicy wydarzyć. Skoczek F3. Oczywiście taka mała zmyłka goniec zawsze tutaj na G2 zdąży. Goniec B4 z szachem. No i tutaj, właśnie w tym momencie. Są dwie opcje. Można zagrać skoczkiem na D2, co ja osobiście preferuję, ale częściej chyba się zagrywa i spotyka właśnie goniec D2. W tym oczywiście wariancie, no tutaj czarne raczej nie chcą wybić na D2, gdyż odbicie skoczkiem na pewno byłoby bardzo przyjemne. Lub też hetmanem spotyka się taki ruch, mimo że skoczek na E4 z tempem może zagrać na hetmana. To wskakując na C2 i atakując skoczka na E4, możemy w przyszłości zagrać skoczkiem na C3. Plany tutaj istnieją. Czarne zagrały goniec D6. No właśnie, bardzo ciekawy ruch, moi drodzy pewnie już wam się narzuca następne posunięcie białych czyli c5. No tak w partii nie poszło, ale ruch narzucający się co ciekawe silniki tutaj podpowiadają, że to jest nie najlepsze posunięcie, nie wypuszcza to oczywiście jakieś tam przewagi w debiucie białych, aczkolwiek no nieco troszeczkę tutaj ocena jest po stronie czarnych. Moi drodzy, o co w tym posunięciu chodzi? Oczywiście plus jest taki, że zamykamy fajnie pozycję stępem, no goniec wyszedł raz. Zagrał drugi raz i trzeci raz musi lądować na E7, ale po tym ruchu no nic się strasznego nie dzieje. Plus jest taki, że tutaj ten goniec jakby się zakotwiczył na G2, a ten pionek jest już na C5. To ten pionek z C4 nie ma prawa już wybić tutaj na D5 i szarpać przede wszystkim tej takiej powiedzmy ściany na D5, i goniec nie pogra po tej diagonali. Myślę, że to jest jeden z plusów tutaj dla, dla czarnych. No ale na przykład po B4 tutaj czarne grają, na pewno B6, coś w tym stylu, skoczek C3, tylko pokazuję oczywiście plany, tutaj jakie są. E, kolejność może być myślę, że inna, e, również inna. Skoczek C3, na przykład roszada ze strony czarnych A3, żeby wzmocnić punkt, punkt B4A5. Moi drodzy, no i tutaj te pionki szarpią e, te skrzydło i w ten sposób grano, e, i myślę, że. To jest ok, pozycja no, mniej więcej równa, oceniana przez silnik, tak. Znaczy, no, równa w zasadzie, ale no, tu się białymi nie boimy. Tutaj będzie bicie do końca na B4, pionek odbija, potem odbicie tutaj i odbija. No i taka struktura powstaje, że czarne są nieco ściśnięte, ale z opcją na kontrę poprzez może w przyszłości E5. Nie mnie też oceniać, słuchajcie, znaczy w zasadzie powinienem, aczkolwiek pozycja, ja nie gram tego czarnymi, więc nie jestem tutaj specjalistą, nie chciałbym nie chciałbym się za wypowiadać Wiem, że Hikaru Nakamura w ten sposób Mniej więcej czarnymi pogrywa Widziałem partię No moi drodzy, ale tutaj też może skupmy się na tym Żeby jednak pionek stał na C4 Żeby miał możliwość wybicia i szarpania Albo prowokacji do wymiany Żeby goniec był tutaj jednak troszeczkę silniejszy Goniec G2 właśnie zagrywa Fabianu Caruana C6 ze strony mistrza świata i skoczek C3. Zauważmy, że tutaj e, mimo wszystko e, białe oddają opcję na zbicia pionka C4 i próby e, obronienia na B5, ale właśnie na to białe generalnie liczą na otworzenie pozycji w centrum, tutaj E4 byłoby możliwe w przyszłości wtedy e, skoczek E5 w pewnym momencie jest bardzo groźny, gdyż tutaj ten goniec ze skoczkiem na punkt C6 by ładnie patrzyli. Oczywiście po zagraniu B5 e, e, przez czarne. Roshada. Moi drodzy, w tej, party, w tej pozycji zagrały tutaj zagrał Mistrz Świata, Roszadę, schował króla i teraz, no właśnie, to jest ciekawe. Ja bym też zagrał Roszadę i to od razu z miejsca. A tutaj Fabiano Caruana zagrał goniec G5. Generalnie ten goniec na D2 nie stoi dobrze, i dlatego też trzeba poprawić tą figurę. To jest dobry ruch. Zobaczcie, goniec wiąże tutaj Hetmana i tego skoczka, tak naprawdę, my możemy spokojnie wymienić. Od, oddając parę gońców, to nie. Nie jest nic złego, tu tak też się dzieje. H6, bicie Hetman wybija yy, i Hetman zagrał na betrze. Zobaczcie, jak długo białe zwykają z roszadą, ale dzięki temu tutaj Hetman obronił Piona, wszedł na fajną, aktywną pozycję. No też zauważmy, że czarne po prostu nie mają tych figur rozwiniętych, więc roszadę zdążymy zrobić i będzie myślę, że wszystko. E, że tak powiem rozwinięte w tempach e, i białymi i czarnymi. Skoczek D7, no właśnie, to zagranie standardowe, Roszada ze strony e, białych i Hetman wrócił na S7. Ten ruch już widzieliśmy. Widzieliśmy u Magnusa Karsena w tych strukturach słowiańskich. Tutaj planujemy też w przyszłości zagrać E5. Możliwe jest na przykład wybicie tutaj na C4 i E5. Myślę, że czarne byłyby bardzo, bardzo zadowolone z tej pozycji. Karuana na to nie pozwala, moi drodzy. Karuana zagrywa teraz właśnie ruch C5. No właśnie, ale różnica polega na tym, że ten ruch da nam pewne możliwości znaczy da nam da białym pewne możliwości e, oczywiście trzeba tym gońcem uciekać na c7 no i karuana uderza mocno w centrum i to jest ten plus że goniec tutaj tego skoczka zlikwidował i on już nie pomaga bronić punktu e4 więc na taki ruch możemy tutaj się zdecydować moi drodzy b6 carlsen nie czeka ani chwili i szarpie pionka c5 trzeba tak zagrać, dlatego że tutaj białe nie mają opcji teraz zagrania b4 i obronienia tej strukturki. W tym momencie następuje bicie na d5. No i teraz tak, są dwie opcje albo tu, albo tu. No, tym pionkiem raczej zbić nie można, bo tutaj zagramy C6 i pionek może być niezwykle groźny i bardzo ciężko będzie grać czarnymi. Wierzcie mi na słowo, a jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo proszę do sobie głębszej analizy. Można samemu tutaj dojść i popatrzeć, jak ktoś jest zainteresowany. Zresztą trzeba słuchać, analizować. Jak chcemy być w szachy dobzi, to, to trzeba analizować. I teraz tak. Tutaj Carlsen wybił na D5. I wieża zagrała na E1. No, bardzo przyjemny ruch. Wieża, ciężką figurą na wolną linię. Hetman E6. Moi drodzy, Fabiano Caruana teraz zagrał bardzo dobre posunięcie. I tutaj Shapo w ogóle rewelacyjny ruch. Chociaż ciekawi mnie, czy Magnus Carlsen był przygotowany na. Na to posunięcie. Nie wydaje mi się, że mógł coś przeoczyć tutaj w tych obliczeniach, w tym debiucie, w tej, w tej kompilacji tutaj tych ruchów. Moi drodzy, piękny ruch ze strony wicemistrza świata skoczek na D5, moi drodzy. Pionek wybuch na D5 tutaj oddajemy figurę, znaczy białe oddały figurę. Mówię tak jak my byśmy grali tę partię, niestety tak nie było, a chcielibyśmy, chociaż pewnie w niewielkim procencie grać jak Fabiano Coruana. Mój drodzy, Hetman D5 i tak, dwa pionki mniej u czarnych za cenę figury, ale jest atak wstępny. No właśnie, nie można gońcem zagrać na A6, gdyż tutaj skoczek pada. No i wieża zagrywa na B8, nie ma innego wyjścia. No i moi drodzy C6, jedyny ruch, który powoduje odzyskanie figury i zachowanie pionka więcej. Bardzo ciekawa kombinacja, chociaż nie, chyba nie trudna, tak można powiedzieć. Chociaż takie motywy, moi drodzy, poznajemy nowe motywy poświęcenia figur w centrum i dzięki temu też nasza perspektywa się tutaj poszerza. I widzenie na szachownicy, co dalej, i jak można fajnie poświęcać w ciekawy sposób figury. E, moi drodzy, wieża D8. No, Karuana musi wybić na D7. Goniec wybił na D7, gdyż widzimy, że Goniec z jakimś tam odejściem, niekoniecznie tu, gdzie zaznaczam, może odejść i zstępem atakować Hetmana na D5. No i teraz tak, jak zagrać białymi? No, to jest bardzo trudne. Znaczy, pytanie jest proste, a odpowiedź jest może trudniejsza. Bo teraz tutaj jednak Hetman stoi pod tym rentgenem nieprzyjemnie. Pionek izolowany, no ale ten pionek jest więcej, więc to jest taki plus dla białych. No i przypuszczam, że tutaj białymi można by było po prostu odejść Hetmanem, tak po prostu. Lub zagrać może aktywniej wierzą na C1, może na D1 z podparciem pionka. No ja bym tak myślał, a tutaj Karłana zagrał inaczej. No, wiecie, zawodnicy tego kalibru, oni. Próbują niuansami tutaj przeciwnika trochę wybić z rytmu. I skoczek zagrał na e5. Chociaż ten ruch też wydaje się bardzo ciekawy i myślę, że całkiem sensowny, logiczny i dobry. Dlatego, że skoczek wchodzi do centrum, otwiera gońca. Nie ma jakichś gruźb, żeby stracić materiał tutaj białymi poprzez odejście gońca i ataku na hetmana. Więc sobie biały w ten sposób na to pozwalają. Goniec zagrał na e6. Podwójny atak na hetmana. No nic się z tego... Wielkiego nie urodzi w tym momencie. Hetman zagrywa na E4. Goniec wybił skoczka, co mnie bardzo zaskoczyło. I tu pionek odbił. Bardzo mnie zaskoczyło, że Magnus Carlsen, jak dobrze pamiętam z transmisji live, bardzo szybko wybił tego skoczka. No i oczywiście zagrał Hetmanem na 7 i był zadowolony chyba. Znaczy, takie miałem przeczucie. Eee, moi drodzy, i Carlsen się nie mylił. Ta pozycja jest równa. Dla mnie to jest dziwne, dlatego że jest pionek więcej, jest czysty pionek więcej. Widzę prosty plan F4, F5 i jazda tymi pionami do przodu. Oczywiście to się łatwo mówi, trzeba to przygotować, ale dlaczego w ogóle silnik podpowiada, że jest równa? Myślę, że plus jest dla czarnych takich, że na razie jest wolna linia. Jakieś opcje są na D5 gońcem, tutaj przede wszystkim ten goniec zerka na pionka A2 i białymi należałoby stracić czas, żeby tego piona obronić, grając powiedzmy A3 a potem gramy wieżą. No jest to niezwykle y, trudne, bo trzeba łapać białymi tempa. Jeśli nabierzemy tutaj tego wiatru w żagle, no to, y, to myślę, że pion więcej daje duże szanse na zwycięstwo. Hetman zagrał na e3. To też jest dobry ruch, dlatego że nie puszczamy hetmana na c5. No i przede wszystkim hetman na czarnym polu przy białopolowych gońcach. Przede wszystkim gońcu na e6 jest dobrze ustawiony. Wieża zagrała z B na C8, no i widzimy dwie wieże tutaj są aktywne, tylko kwestia czy da się to wykorzystać. Goniec zagrywa na E4, no i widzimy Karłana broni punktu po prostu na C2, Hetman zagrywa na C5 z propozycją wymiany Hetmanów. Na co Karuana, No, godzi się moi drodzy, godzi się. Mógłby oczywiście zagrać F4, ale myślę, że to nie zmienia oceny pozycji. Bicie, bicie wierzą. No i F4 tutaj się zastanawiał długo nad tym ruchem. Znaczy, no długo, nie pamiętam ile minut, ale troszkę myślał i zagrał F4. Chodzi o to, że odsłania tutaj wolną, wolną dwójkę. Tak powiem, czyli linię drugą. No i tutaj, jakby wieża wtargnęła, no trochę mogłaby pustoszyć i mogłoby się robić niebezpiecznie. Trzeba dobrze przeliczyć, moi drodzy. No teraz, tak jakby na przykład wieża zagrała na D2. No właśnie. Czy wieża D2 spełnia swoją rolę? W tym wypadku, niestety nie. Myślę, że tutaj znaleźliśmy odpowiedź. Wieża A na D1, moi drodzy, i nie można wybić pionka, bo tam. Dajemy mata, więc wymiana wież na linii D dałaby sporą szansę i przewagę dla, dla białych. Magnus Carlsen zagrał G6. No dobra, zasada też z gońcami jest taka, jak mamy białopolowe gońce, na szachownicy, to staramy się pionki ustawiać albo na czarnych polach, żeby przeciwnik nie mógł ich zbić, albo na białych polach, żeby, żeby blokować gońca przeciwnika. No tutaj Carlsen zagrał gieszej, żeby blokować, ale też król ma furtkę. To jest dosyć ważna informacja. Król do centrum, król F2. W końcówkach gramy królem do centrum. Aktywność króla tu jest przede wszystkim decydująca i bardzo ważna. A5 ze strony Karsena. No te pionki myślę, że tutaj chcą iść do przodu żeby trochę tej przestrzeni zabrać białym. Król zagrał na e3 i a4. To jest taki bardzo końśliwy ruch, moi drodzy. E, w tym momencie jeżeli by na przykład tutaj białe chciały zagrać a3 no, nie zazdroszczę tego posunięcia. Niestety ten ruch jest bardzo zły. Już pokazuję dlaczego i jak to wykorzystać. Otóż wieża zagrywa na B5. Bardzo silny ruch i jest słabość. Na B2 jest opcja na B3. I no nie chce się grać wieża A na B1. Bardzo się nie chce tego posunięcia zagrać, jak jakiś goniec A2 grozi. Tutaj na przykład, jakbyśmy zagrali wieża E2, co by się narzucało, bronimy pionka. Wieża dałaby na przykład szacha na B3, król F2. Moi drodzy, i zobaczcie goniec G4. Wieża współpracuje bardzo dobrze z gońcem, nie pozwala zasłonić się gońcem na F3. Wieża na przykład na C2 i bardzo dobry ruch goniec D1. Myślę, że tutaj e, białe miałyby bardzo duże problemy, żeby ustać tę pozycję na remis, moi drodzy. Wieża musi uciekać, a tutaj pionek z szachem jest do wzięcia. Tak mogłoby być, no tak nie było. Po A4 Karuana zagrał wieżą z E na C1. E, wieża na B5, tutaj oczywiście, panowie się tak. E, że tak powiem, zadają sobie ciosy, bo po wymianie i na przykład goniec a2, no wieża jest aktywna i ona może w końcu gdzieś tam zagrać na c6, e, bądź na c7 i atakować pionki z tyłu. Myślę, że taki plan tutaj białe miały e, w ten sposób. Karsen zagrywa wieżą na b5. Tutaj e, myślę, że doświadczenie Karsena jest na tyle duże, no Karłany zresztą też, że panowie wiedzieli, co tu się święci, co tutaj można zrobić i na ile sobie pozwolić. Wieża na c2 z obroną pionka, wieża b4. Goniec na D3 i moi drodzy poszło hapić. No Taki ruch też wyczekujący, co mają zrobić białe. Jak wykorzystać przewagę pionka? No, nie widać, żeby te pionki jakoś tutaj przepychać do przodu i uzyskać dzięki nim przewagę na skrzydle. Jeżeli mamy przewagę pionków, oczywiście. Wieża D2 ze strony białych. B5. Karsen konsekwentnie podciąga piony i A3 nastąpiło. Teraz już te A3 nie jest takie złe, moi drodzy. Tutaj białe w ten sposób nie popełniły błędu. Bierze zagrywa na B3, mimo to co patrzyliśmy wcześniej. To teraz jest różnica taka, że no po prostu tu się wszystko trzyma. Pionek B2 jest broniony, tutaj D3 jest broniony. Bierze zagrywa na C1, Magnus Carson B4 i słusznie pionka trzeba wymienić. Poszło AB. I bardzo ciekawy kolejny ruch, moi drodzy. A3. Piękne przełamanie. Tutaj e, kluczowy, kluczowe jest to związanie na króla dla czarnych. No Białe nie mają za dużego wyboru. Wybić trzeba. I czy Karlsen wybił pionka? No nie, moi drodzy. On nie wybił pionka. On ma w tym momencie trzy pionki mniej, co jest niewiarygodne w końcówce. I zagrywa goniec F5. E, nie ma tutaj chyba rozwiązania, żeby. Uciec od tego związania tak naprawdę No bo Na przykład jak zagramy król E2 No to bijemy tutaj gońca Prawda? Zdobywamy figurę Nie można grać królem, trzeba bronić Wieżą scena D1 Tak, ja wiem, że to niby takie, takie podstawienie Ale no chcemy uciec od związania Nie możemy No i po tym posunięciu wieża C1 moi drodzy Tutaj Carlsen wybił pionka e, Poszło B5 i goniec na G4, dał szacha wieży. Wieża C1, moi drodzy, goniec F5, wieża, C wieża D1, goniec G4, wieża C1, goniec F5 i wieża D1. Nie ma innego wyboru, dwa piony więcej po stronie białych, ale powtórzenie pozycji i remis, moi drodzy. Jednak związania w szachach bywają naprawdę groźne i ratujące, też jak widać w tej pozycji. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że coś tam dla siebie wyciągnęliśmy z tej partii. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Cześć!